To w Diablo Włodarczyk wczoraj ogłoszony i na Twitterze boom. Naprawdę jest jeden obóz. Jest obóz Krzyśka, jest obóz hejterów, tych przeciwników jego tutaj angażu we flikach. Jak wyglądały negocjacje? Czy były to ciężkie negocjacje? Powiedz mi, jak to wyglądało z waszej strony? Wiesz co, oczywiście z rozmowy z takim sportowcem tego kalibru, tego formatu, takimi osiągnięciami, no nie trwały 15 minut. Natomiast myślę, że Krzysztofa ostatecznie przekonało to, że jest na niego konkretny plan przyszłościowy. To nie jest jakiś ad hocowy skok, tylko dokładnie przedstawiliśmy mu plan, jak to ma wyglądać, co chcemy osiągnąć, jak możemy sobie pomóc nawzajem, co może uzyskać Krzysztof dzięki współpracy, co otrzymamy my.